Cześć, jestem Natalia. Witajcie na moim kanale. Dziś zapraszam Was na Bóg Tak Klasyczny, czyli film, w którym odpowiem na kilka pytań związanych z klasyką literatury. Tak się składa, że ja akurat książki klasyczne bardzo czytać lubię, co pewnie wiecie, jeżeli śledzicie mój kanał. Moje ulubione książki życia to przede wszystkim książki, które należą do klasyki, i tutaj mogę kilka wymienić na poczekaniu, na przykład. Chłopi, Raymonda, na wschód od Edenu Steinbecka, przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell, Anna Karenina Toustoja, czy na przykład Duma i uprzedzenie Austin. I ze względu na to moje zamiłowanie do klasyki literatury i chęć poznawania jej dalej, eksplorowania tego klasycznego literackiego świata, zdecydowałam się na założenie dwóch klubów książki. Na pewno to już też wiecie, jeżeli oglądacie moje odcinki. Pierwszy klub zajmuje się polską klasyką literatury i jest dostępny dla wszystkich, a drugi klub rozpoczął swoją działalność niedawno i jest to klub książki klasycznej. Międzynarodowej i to jest klub dostępny dla moich patronów. Jeżeli chcecie zostać moimi patronami, no to link jest w opisie i tam są wszystkie informacje. Book tak klasyczny widziałam na kanale u Kingi. Essa czyta, ale wydaje mi się, że to nie Kinga jest pomysłodawczynią. Jeżeli znajdę pomysłodawczynię, to oczywiście podlinkuję jej kanał na dole w opisie, tak samo zresztą jak odcinek Kingi. Tak jak zwykle w przypadku booktagów, bywa to są pogadanki. Będę tutaj na luzie odpowiadać, nie mam przygotowanych odpowiedzi, więc nie ma tutaj merytorycznych recenzji książek, tylko właśnie odpowiedzi na pytania. No i chyba tyle w ramach wstępu, nie przedłużam i rozpoczynam odpowiedzi na pytania. Zachęcam Was do tego samego, zostawiam te pytania w opisie filmu i zachęcam Was do tego, żebyście odpowiadali w sekcji komentarzy na poszczególne pytania. Pierwsze pytanie. Książka, która jest popularna, a tobie nie przypadła do gustu. Chodzi tutaj oczywiście o klasyk, który jest popularny i wydaje mi się, że jest ceniony, a ja się od niego odbiłam i od razu przyszła mi tutaj do głowy na przykład książka, którą czytałam w zeszłym roku w ramach miesiąca południowoamerykańskiego, czyli jednego z moich maratonów czytelniczych, czytelnicze podróże po świecie i wtedy czytałam 100 lat samotności Markeza, czytałam też Miłość w czasach zarazy. Miłość w czasach zarazy spodobała mi się dużo bardziej niż 100 lat samotności. E, chociaż y Wydawało mi się wcześniej, że to 100 lat samotności bardziej do mnie trafi. Jest to chyba najbardziej popularna pozycja napisana przez tego kolumbijskiego pisarza. Niestety to był tekst zupełnie nie dla mnie. Miałam ogromne problemy, żeby się na lekturze skupić. Ta książka ma taki charakter, chciałabym powiedzieć wręcz. Baśniowy, takiej przypowieści. To jest troszeczkę saga rodzinna. Mamy tam przekrój przez różne pokolenia, przez życie różnych członków tej samej rodziny. Pamiętam, że ci członkowie tej rodziny nazywali się w podobny albo nawet w ten sam sposób. Trudno było mi się w to wdrożyć, trudno było mi się skupić, i ten tekst był po prostu dla mnie skomplikowany. Dodatkowo byłam pozbawiona wiedzy na temat jakiegoś kontekstu historycznego, więc też e, to był taki dodatkowy minus, ale który wynikał raczej z moich zaległości. Ja uważam, że po prostu. Nie miałam w tym momencie wystarczającej wiedzy, wystarczającego obycia być może w świecie literackim, żeby 100 lat samotności przeczytać, dlatego się od tej książki całkowicie odbiłam i skończyłam ją tylko i wyłącznie dlatego, że miałam takie przepiękne, ilustrowane wydanie i po prostu te ilustracje mi pomogły doprnąć do końca, ale na pewno to nie był odpowiedni czas na tą lekturę i jeszcze kiedyś mam nadzieję, że do niej wrócę. I mam nadzieję, że wtedy po prostu ją przynajmniej w jakimś stopniu zrozumiem, bo to nie był na nią dobry czas. Dwa następne klasyki to jest zasadniczo ten sam problem. Ja się od nich odbiłam, nie potrafiłam się na nich skupić, nie potrafiłam się wdrożyć w lekturę. Ja zazwyczaj nie mam takich problemów. To się rzadko zdarza, że ja nie jestem w stanie się zaangażować w książkę, nawet jak jest napisana specyficznym stylem. Natomiast odbijam się raczej od pewnego absurdu, od abstrakcji. Jednak jestem zwolenniczką realizmu. Dlatego, kiedy czytałam e, książkę na bokowa, zaproszenie na egzekucję, która jest niezwykle abstrakcyjna, no to zupełnie nie potrafiłam się w tą książkę zaangażować. Przeczytałam ją tylko dlatego, że byłam w takim, momen w takim momencie, że czekałam na coś i, i, i ją skończyłam, ale to było przemęczone czytanie. To jest bardzo złe dla naszego życia czytelniczego, żeby męczyć jakieś książki, bo potem możemy się zrazić i wpadać w zastoje czytelnicze. Raczej nie polecam tego robić. Ja to zrobiłam również dlatego, że w Wtedy akurat tę książkę czytałam z moją bardzo dobrą znajomą i wymieniałyśmy się opiniami. Natomiast dla mnie ten poziom abstrakcji, te zabawy językiem na bokowa były. Powyżej moich możliwości. Nie potrafiłam zupełnie się z tą książką dogadać. Czytałam wcześniej Lolitę na Bokowa i Lolitę czytało mi się dużo łatwiej. Natomiast mm, jestem też taka skonfliktowana wewnętrznie na temat tego, co myślę o Lolicie. Wiem, że po lekturze byłam raczej na tak, ale im więcej się zastanawiam nad sensem Lolity, nad jej wymową, tym bardziej dochodzę do wniosku, że muszę do Lolity wrócić, żeby móc tutaj jakąś pewną opinię. Wypowiedzieć, żeby się podzielić z Wami moimi pełnymi wyrażeniami. No i niestety z nabokowem przy zaproszeniu na egzekucję również się nie dogadałam. Wybrałam tutaj jeszcze jeden klasyk, który był dla mnie męczący i znowu wy wydaje mi się, że to wynikało z tego, że to nie był na ten klasyk odpowiedni moment w moim życiu. Ja go trochę sforsowałam po prostu i to byli bracia Karamazow-Dostojewskiego. No niestety bracia Karamazow to była po prostu dla mnie lektura zbyt trudna, zbyt żmudna nie wiem, co tam się po podziało, ale nie potrafiłam się w to wdrożyć, męczyłam się, no i wydaje mi się, że będę musiała do braci Kam Ramazow na pewno wrócić za jakiś czas, za kilka lat, by lat być może. Póki co planuję Dostojewskiego przeczytać Idiotę, bo mam na półce i e, mam też taką nadzieję, że w tym moim klubie książki międzynarodowej klasycznej zdecydujemy się na wspólną lekturę Idioty, żeby też na bieżąco konfrontować nasze, e, um, nasze wrażenia. To też jest na pewno takie bardziej Wspierające w trudnej lekturze, która jest jakimś wyzwaniem, oczywiście. No a taki klasyk, od którego się nie odbiłam, a który mi się po prostu nie podobał, to na przykład książki, które mi teraz przyszły do głowy, które czytałam w tym roku. Są to polskie klasyki literatury. Pierwsza to emancypantki Bolesława Prusa. Czytaliśmy je w ramach działalności mojego klubu polskiej książki klasycznej. Emancypantkom poświęciłam dedykowany film na tym kanale. Tutaj w dużym skrócie mogę powiedzieć, że w tej książce nie podobało mi się jej przesłanie, moralizatorstwo, nie podobało mi się spojrzenie Prusa na kobiety, na emancypantki. Wydawało mi się to bardzo zero-jedynkowe i pozbawione niuansów, i wręcz szkodliwe. Źle się to moim zdaniem zestarzało i ogólnie uważam, że emancypantki są powieścią. Nudną, i też taką w moim odczuciu raczej szkodliwą książką jest w Pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza. O tym też tutaj już mówiłam wielokrotnie i być może już nie powinnam tego powtarzać. Po prostu ja się od tej książki odbiłam, chociaż wiele lat temu bawiłam się na niej bardzo dobrze. Kiedy byłam dzieckiem nastolatką, nie pamiętam, kiedy to się czyta. Natomiast teraz dostrzegłam w tej książce takie problemy, które są w moim odczuciu nie do pokonania, nie do zaakceptowania i też świat o tym, że ta książka po prostu zupełnie straciła na aktualności i bardzo źle się zestarzała, dlatego też no trzeba moim zdaniem trochę weryfikować też klasykę, która jednak jest tą klasyką Uniwersalną, a która się starzeje źle. To też jest chyba takie ważne. Ja oczywiście zawsze to podkreślam, nie jestem żadną literaturoznawczynią, nic takiego. Jestem amatorką, jeżeli chodzi o czytanie książek. Natomiast sporo czytam i znajduję w wielu książkach klasycznych takie treści uniwersalne i wzbogacające, ale w niektórych też znajduję takie treści, które. Trącą myszką, tak to się mówi, chociaż nie lubię tego powiedzenia, bo nie lubię bardzo myszy, ale akurat w pustyni w puszczy faktycznie do tego powiedzenia bardzo pasuje. Jaki okres w literaturze historycznej czy klasycznej lubisz najbardziej? No i tutaj od razu przychodzi mi do głowy pozytywizm. Zawsze, oczywiście, najbardziej lubiłam. Pozytywistyczne lektury w liceum, i teraz też najchętniej sięgam po lektury pozytywistyczne, co na pewno widać, jeżeli chodzi o wybór książek, które wybra wybrałam do mojego klubu polskiej książki klasycznej. Po prostu te wartości pozytywistyczne najbardziej mi odpowiadają. Ten realizm, takie twarde stąpanie po ziemi, jest bardziej spójne z moim systemem wartości niż jakieś bujanie w obłokach. Natomiast Bujać w obłokach też od czasu do czasu lubię, natomiast nie jestem raczej taką osobą, która przeżywa w swoim życiu realnym jakieś gwałtowne zrywy emocji. Wydaje mi się, że raczej taka stonowana strona i właśnie taka racjonalna jest yy, bezpieczniejsza. To nie jest dobre słowo, jest dla mnie po prostu odpowiedniejsza, dlatego też takie wartości, które znajduję w książkach pozytywistycznych, są mi po prostu. Bliższe. No a jeżeli chodzi o literaturę międzynarodową, to też tutaj przyszła mi do głowy Wiktoriańska Anglia, ponieważ ten klimat mi się od zawsze bardzo dobrze kojarzy. Więc chętnie też sięgam po takie klasyki literatury. Kolejne pytanie jest dla mnie troszeczkę trudne, ponieważ jest to ulubiona baśń. No i ja, oczywiście, kiedy byłam dzieckiem, to czytałam baśnie Andersena czy baśnie Braci Grimm, natomiast. To było na tyle dawno temu, że nie jestem w stanie wysnuć tutaj takiej świadomej konkluzji, która z tych baśni mi się najbardziej podobała. Wiadomo, że kiedy byłam dzieckiem. To ja byłam taką stereotypową dziewczynką, lubiłam księżniczki i lubiłam te wszystkie baśnie o księżniczkach. Oczywiście stereotypowa dziewczynka to nic złego, ja dalej jestem stereotypową kobietą, uwielbiam wszystkie stereotypowo kobiece rzeczy. No i dalej chętnie oglądam na przykład bajki Disneya o księżniczkach, o królewnach. Niektóre podobają mi się bardziej, niektóre mniej. No i te wszystkie baśnie, które oczywiście są. Pierwowzorem do baj, bajek Disneya. E, też mi się bardzo o księżniczkach podobały, typu Śpiąca Królewna, e, Kopciuszek czy Czerwony Kapturek. To może nie o królewnie, no ale to mi się akurat podobało i to mi od razu się tutaj skojarzyło. Ale jeszcze, żeby tak troszeczkę obejść to pytanie, to wydaje mi się, że jest taka książka klasyczna, którą ja bardzo lubię która ma w sobie coś z baśni albo z takiej przypowieści, i w jakimś stopniu można byłoby ją tutaj przypasować i są to grona gniewu Johna Steinbecka, to akurat fajnie tutaj pasuje, bo jest to klasyk literatury amerykańskiej, a u mnie teraz trwa amerykański miesiąc, a właściwie miesiąc USA. I grona gniewu dla mnie są właśnie taką trochę baśnią o rodzinie, o rodzinie, która musi zostawić za sobą swoje ziemię i ruszyć w drogę, która ma, e, która ma na celu znalezienie lepszego życia, lepszej przyszłości. I jest to taka baśń właśnie o systemie rodzinnym, gdzie nie poszczególne jednostki są najważniejsze, tylko właśnie całość systemu, wzajemne wsparcie i jakieś konkretne cechy każdego z członka rodziny, które sprawiają, że ten system jest spójny. To wydaje mi się taką bardzo ciekawą przypowieścią, a samego Rona Gniewu mają przepiękne przesłanie o Dobroci i o miłości do bliźniego, jaką możemy oferować, ofiarować. Ja bardzo lubię tę książkę, i tutaj myślę, że mogłabym ją tak z całego serca polecić przy tym pytaniu. Klasyki, nieznajomości, których wstydzisz się najbardziej. Już troszeczkę tej klasyki poznałam i też. Od uczam się takiego poczucia wstydu, żeby wstydzić się czegokolwiek nieprzeczytanego, bo tutaj nie o to chodzi. Są też osoby bardzo inteligentne, które nie czytają klasyki i. Chyba nie mają powodów do tego, żeby się wstydzić jakichś swoich braków intelektualnych. Natomiast z drugiej strony, ja też uważam, że czytanie klasyki poszerza bardzo horyzonty. Jednak, jak się chce o literaturze rozmawiać, to trzeba jednak od czasu do czasu po tą klasykę sięgać. Tak mi się po prostu wydaje, ponieważ dostarcza to jakiegoś kontekstu. Nie jestem absolutnie taką osobą, która uważa, że. Że klasyka nie ma wartości, no to już wiecie, bo to już się powtarzam teraz bez sensu. Więc e, uważam, że jak najbardziej klasyka e, i czytanie klasyki ma niesie ze sobą wartość. Tak jak wcześniej powiedziałam, warto oczywiście weryfikować aktualność tej klasyki, ale to, że coś zostało klasykiem, to też nie stało się bez powodu, nawet jeżeli te książki straciły na swojej aktualności i nie są już tak uniwersalne w dzisiejszym świecie, to być może kiedyś były i no, musiały być po prostu, ponieważ Odbiły się szerokim echem jednak, zarówno wśród krytyków, jak i wśród czytelników. Nie mam już takiego poczucia, że jest mi wstyd z powodu nieprzeczytania jakiejś klasyki, ale to też może dlatego, że w przeciągu ostatnich trzech lat przeczytałam naprawdę bardzo dużo klasyki i wydaje mi się, że troszeczkę się rozwinęłam pod tym względem. Natomiast wciąż jest taka jedna na przykład książka. O której myślę, że już dawno powinnam ją przeczytać, a jakoś nigdy nie miałam ku temu okazji. Jest to znowu amerykański klasyk, Zabić Drozda Harper Lee, dlatego właśnie zdecydowałam się, żeby ta książka była pierwszą książką czytaną w ramach działalności klubu książki klasycznej. No i jedyne, jedyny wstyd, jaki odczuwam teraz, kiedy mówię o literaturze, to kiedy ciągle przywołuję klasykę, albo książki w ogóle amerykańskie, albo na przykład angielskie czy francuskie. I nie czytam wystarczająco dużo książek z innych regionów świata. Wydaje mi się, że żeby być też... Y Oczytanym czytelnikiem trzeba czytać różnorodne książki, trzeba czytać książki i poznawać klasykę właśnie z różnych regionów, z takich regionów, z którymi nie mamy tak często styczności dzięki popkulturze, ponieważ jednak ta popkultura jest zdominowana przez na przykład Stany Zjednoczone. Troszeczkę sobie sama tutaj zaprzeczam, bo wiem, że teraz mam akcję, która znowu... E, e, zachęca do tego, żeby sięgać po książki amerykańskie, po książki ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast w poprzednich edycjach tej akcji starałam się wychodzić poza swoją jakąś strefę nawet komfortu i czytać książki różnorodne. Na pewno też bardzo inspirująca jest Agata, subiektywnie, która zachęca do tego, żeby sięgać po literaturę azjatycką i również po, po to, żeby sięgać po klasyki azjatyckie, z którymi ja osobiście w ciągu swojego życia nie miałam wystarczająco dużej styczności i zdecydowanie Chciałabym to zmienić. Mam nadzieję, że, że czasu w życiu mi wystarczy. Więc jedyny wstyd, jaki w tym momencie odczuwam, to brak takiej różnorodności, jeżeli chodzi o przeczytane przeze mnie książki klasyczne. Natomiast będę dążyła do tego, żeby to zmienić. Jeżeli chodzi o literaturę polską, to też ta akcja Klub Polskiej Ksi Książki Klasycznej miała mnie zmobilizować do tego. Trzymam ten kubek, już mnie ręka boli, ja na nie piję tej herbaty, żeby po prostu. Poznawać książki, które gdzieś tam są na mojej kupce wstydu, które powinien znać jednak Polak, który zajmuje się literaturą albo chce się zajmować literaturą. Taką książką wydawało mi się zawsze nadniemnym, orzeszkowej, i, i nadniemnym udało mi się przeczytać. Taką książką wydaje mi się na przykład też Potop Sienkiewicza, który będę czytała w listopadzie, i cieszę się z tego powodu. No, i może jeżeli chodzi o taką literaturę, na przykład angielską, to David Copperfield ostatnio mi chodzi po głowie, że powinnam przeczytać, i że być może znajomość tej książki też rozszerzyłaby mój kontekst taki literacki w głowie, bo ostatnio czytałam akurat książkę, która wzorowała się na Davidzie Copperfieldzie w jakimś stopniu, i był to Damon Copperhead. Więc ta książka troszeczkę skłoniła mnie do takich rozważań, ale myślę, że na wszystko przyjdzie czas. Myślę, że mam jeszcze czas, żeby poznawać te klasyki i żeby czytać dalej. Ulubiona, współczesna książka, która bazuje na klasyce. I tutaj muszę wspomnieć znowu o tym Damonie Copernicus, ponieważ skończyłam tę książkę dosłownie dzisiaj, jak to nagrywam. I bardzo mi się podobała, chociaż mnie nie zachwyciła, i uważam, że to jest taka książka współczesna, która. Zachęca, przynajmniej nie, zachęciła do tego, żeby sięgnąć po ten klasyk literatury Dickens'a. No, zdecydowanie mnie ta książka do tego zainspirowała, a David Copperfield nie był w moich najbliższych planach czytelniczych, więc wydaje mi się, że to dobrze świadczy o tym, co Damon Copperhead zrobił. Nie będę tutaj się dzieliła moją recenzją Damona Copperheada, bo na pewno opowiem Wam dokładnie o moich wrażeniach na temat tej książki w odcinku dedykowanym Miesiącowi USA, ale mogę Wam tutaj powiedzieć, że to była emocjonująca, trudna książka, wypełniona nieszczę nieszczęściem. I takimi raczej traumatycznymi sprawami, wydarzeniami w życiu głównego bohatera, czyli oczywiście Daymona, Natomiast była to książka dobrze napisana, raczej przewidywalna i raczej oczywista, ale uważam, że w tym wypadku to nie są wady. No i tutaj też przyszła mi do głowy może nie książkowa inspiracja klasykiem, a raczej filmowa, chociaż są to filmy oparte również na książkach, ale ja jestem akurat tą osobą, która jeżeli chodzi o Bridget Jones, bo właśnie o Bridget Jones chcę tutaj powiedzieć, to bardziej jednak myślę o filmie zawsze, chociaż kupiłam sobie wszystkie książki i planuję je przeczytać, ale jakoś wciąż nie mam do tego głowy. Bridget Jones, część pierwsza, chodzi mi tutaj o wersję filmową z Renée Zellweger w roli głównej i z Colinem Firthem oraz Hugh Grantem. To jest film, który jest luźno oparty na powieści James Jane Austen, oczywiście jeden z bohaterów się nazywa Mark Darcy. I już samo to jest jakąś inspiracją do powieści, mojej ukochanej powieści, zresztą Jane. Jestem osobą, która uwielbia komedie romantyczne, takie z lat 90., z początku lat 2000. -tych. Nie za bardzo odnajduje się we współczesnych komediach romantycznych. Brakuje mi tam takiej pewnej naiwności nawet i klimatu który znajduje w tych starszych komediach romantycznych i kiedy chcę sobie jakąś komedię romantyczną zobaczyć, a zdarza się to bardzo często, to sięgam jednak po te starsze. W dzieciństwie też bardzo dużo tych komedii romantycznych oglądałam. Moje ulubione to były na przykład te z Julią Roberts, ale też bardzo lubiłam Meg Ryan w tamtych komediach romantycznych, na przykład Masz wiadomość, super film. No ale teraz znowu wpadłam w jakąś dygresję wielką. Bridget Jones... Część pierwsza to jest wspaniały film i uważam, że on zawsze poprawia człowiekowi humor, przynajmniej mi. Wiele osób twierdzi, że Bridget Jones się bardzo źle starzeje. Ja się z tym nie zgadzam. Wydaje mi się, że też trzeba mieć do tego zdrowy dystans, a nie oceniać wszystko przez pryzmat współczesnych czasów i współczesnej poprawności politycznej, bo to zaprowadzi nas do jakiejś samocenzury. Tak uważam, naprawdę. I wydaje mi się, że Bridget Jones to jest po prostu komedia, do której trzeba mieć dystans. Ja bardzo ten film lubię. Podoba mi się, natomiast nie lubię kontynuacji za bardzo. Jeszcze ta pierwsza kontynuacja, czyli druga część, jest dla mnie ok, ale ta najnowsza. Nie, i wiem, że w tym roku, a właściwie chyba w przyszłym roku, ma mieć premierę kolejna część, i taka jestem negatywnie raczej do tego nastawiona. Renę, czyli aktorka wcielająca się w Bridget, też wygląda zupełnie inaczej, więc to mi troszeczkę nie pasuje do tej bohaterki, która była taka naturalna, swojska, z którą można się było utożsamić jako zwykła, normalna kobieta, i to mi troszeczkę zaburza ten, to oczekiwanie i pozytywne nastawienie do kolejnych części. Ulubione ekranizacje filmowe bądź serialowe, klasyki literatury. I tak, bardzo lubię większość ekranizacji twórczości Jane Austen. Jane Austen to jest moja ukochana pisarka, co wiecie, i bardzo podobają mi się. Co to było? Dobrze, że ta herbatka jest. Misiu! Dobrze, że ta herbatka jest zimna już. O czym ja to mówiłam? Aha, już wracam do, do tematu, bo, bo zestresowała mnie czarnulka, ale dobrze, że ta herbata była zimna. Ja też nie piję nigdy gorącej herbaty i też bym nad nią tak nie wymachiwała nad moim kotkiem ukochanym. Ale swoją drogą, żeby polować na torebki z herbaty, to jest niepoważne, chociaż też mogłam to przewidzieć. No dobra, zostawmy to. Bardzo lubię e, ekranizację twórczości Jane Austen. I e, jedną z moich ulubionych jest filmowa ekranizacja rozważnej i romantycznej z Emma Thompson i Kate Winslet w rolach głównych. To jest w ogóle taki przykład, że ja jestem skłonna powiedzieć, że ta ekranizacja jest lepsza niż pierwowzór literacki i to brzmi wręcz jak świętokradztwo w moich ustach, ponieważ Jane Austen jest moją ulubioną pisarką, ale naprawdę rozważna i romantyczna to po prostu nie jest. Moja ulubiona książka Jane, ale też uważam, że jest to książka bardzo dobra. Natomiast ta ekranizacja wycisnęła wszystko co najlepsze z tej książki i dodała jeszcze troszeczkę smaczku. Przede wszystkim charyzmatych Aktorów, bardzo mi się podoba ten film, oglądam go przynajmniej raz w roku i zawsze jestem zachwycona. Bardzo też lubię zarówno serialową, jak i filmową ekranizację Dumy i Uprzedzenia. Ta serialowa ekranizacja jest nieco bardziej wierna książce. Natomiast ta filmowa ekranizacja ma też coś w sobie. Często ją oglądam, zawsze się wzruszam, zawsze się bardzo dobrze bawię. Uważam, że casting jest idealny. Wiem, że wiele osób tam uważa, że pan Darcy nie pasuje. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa ten aktor, bo teraz go kojarzę głównie z sukcesji. Ale ja uważam, że pasuje jak najbardziej i chemia pomiędzy nim a Kierą Knightley. Punkt. I ta ekranizacja jest taka ładna, ma piękną muzykę, przepiękne kadry, więc jak najbardziej oglądam ją chętnie, zawsze i bawię się dobrze. Jeżeli chodzi o ekranizację klasyki, od zawsze lubię też te ekranizacje BBC, klasyki serialowe. Na przykład bardzo lubię ekranizację Żony i córek Elizabeth Gaskell. Nie czytałam jeszcze tej książki, ale ekranizacja mnie wręcz zachwyciła. Bardzo lubię też ekranizację BBC Dziwnych losów Jane Eyre. To też była taka ekranizacja, która spodobała mi się. No, lubię też ekranizację Ani z Zielonego Wzgórza, tą serialową, która też odbija od książki i to mocno i jest w niektórych momentach bardzo uspółcześniona, natomiast moim zdaniem jest to tam zrobione ze smakiem. Nie ma tam przesady. Być może bym tam znalazła jakieś dwa wątki, które już idą o krok za daleko w tym uwspółcześnieniu, ale ogólnie sama Ania mi się bardzo podoba. Jej charakter, jej charyzma, dobór tej aktorki to jest przepiękne i te wszystkie sceny, kiedy ona jest. Wśród natury, na przykład, i jest taką typową Anią. Bardzo lubię, oglądało, ale wiem, podobało. że wiele osób, fanów e, twórczości, Lucy Mount Montgomery, nie lubi tych ekranizacji. Natomiast ja uważam, że ekranizacja nie musi być do końca bierna. Pierwowzorowi literackiemu to nie jest główna rola ekranizacji. Moim zdaniem ważne jest, żeby oddać, na przykład, charakter bohaterów albo klimat całej powieści, taką. Taką wewnętrzną moc, coś takiego. Ja czegoś takiego szukam w ekranizacji, i nawet pewne dodatki producentów, scenarzystów czy reżysera mi się podobają, jeżeli one są tak ze smakiem dodane. Więc tutaj do ani się nie czepiam. No i co jeszcze chciałam tutaj powiedzieć? Aha, tutaj do, znowu wracamy do tych ekranizacji moich ulubionych. Uwielbiam oczywiście ekranizację włascy pierścieni. To jest klasyk literatury. Fantastycznej, fantazy Tolkiena. Władca Pierścieni czytałam, mam zamiar wrócić do Władcy Pierścieni. Myślę o tym, żeby wrócić do niego nawet jeszcze w tym roku, bo chciałabym raz jeszcze przeczytać Silmarillion, bo nie przeczytałam go według mnie z należytą uwagą, a chciałabym dalej eksplorować twórczość Tolkiena i Władca Pierścieni. E, Czyli trylogia Petera Jacksona, oczywiście wersje reżyserskie to są moim zdaniem filmy idealne, doskonałe do obejrzenia znowu przynajmniej raz w roku. Jak widzicie, ja mam takie filmy, które muszę oglądać raz w roku, bo inaczej, nie wiem, świat mi się zawali. Podoba mi się bardzo też e, ta nowa ekranizacja Dune. Nie byłam przekonana do pierwszej części, ale druga część, to jest moim zdaniem, Arcydzieło filmowe i bardzo ją polecam. I też mnie ta ekranizacja zainspirowała do tego, żeby wrócić do dzieła Franka Herberta i zmierzyć się z nim jeszcze raz, bo już się z nim zmierzyłam, ale nie do końca to było udane spotkanie. Podoba mi się też ekranizacja. Chcę powiedzieć teatralna, ale tutaj, jeżeli jesteście bardziej obeznani w tej terminologii, to możecie mnie poprawić. Upiora opery. Byłam na przedstawieniu Upiór opery w Londynie i to był najlepszy moment mojego życia, dosłownie. No dobra, może oprócz, nie wiem, mojego ślubu <grybujesz> albo, nie wiem, poznania mojego psa. E Albo nie wiem, bycia z moimi kotami, teraz to źle zabrzmiało, że, że przedstawienie było najlepszym momentem w moim życiu. W każdym razie, byłam na, tej, na tym przedstawieniu, na tym spektaklu, i to było po prostu. Wspaniałe doświadczenie, bardzo dobrze, upiór opery sprawdza się jako musical, a ja uwielbiam musicale, musicale to jest moje życie, mogę oglądać musicale, oczywiście dobre musicale, e, cały czas i nigdy mnie nie męczą i dlatego też lubię ekranizację musicalową nędzników. Ja wiem, że to jest film amerykański i że to jest problem, bo nędznicy to jest oczywiście... Klasyk literatury francuskiej. Swoją drogą nędzników też czytałam i bardzo mi się podobali. Natomiast ja lubię po prostu tą ścieżkę dźwiękową, uważam, że jest przepiękna i bardzo mi to odpowiada w tym filmie. Ten film jest moim zdaniem też raczej takim przedstawieniem teatralnym niż filmem, niż taką pełnoprawną ekranizacją i chętnie bym poszła na nędzników. Do teatru, o Boże, to by było cudowne doświadczenie, aż się teraz podekscytowałam. Jakie jeszcze ekranizacje lubię? Jeżeli chodzi o polską klasykę, no to wiecie, że bardzo mi się podobało w tym roku. No, podobały mi się bardzo noce i dnie, czyli serialowa ekranizacja i to jest właśnie podobny przykład, jak z rozważną i romantyczną. Uważam, że tutaj ekranizacja jest nawet ciut lepsza niż pierwowzór literacki Marii Dąbrowskiej. No dobrze, może to jest pewna przesada. Jest na tym samym poziomie, ale przez to, że dodaje przepiękną muzykę, przepiękne kadry, to jest to takie bogate doświadczenie po prostu, że ja się... Zachwycałam na każdej scenie, bardzo mi się ta ekranizacja podobała. Teraz najgorsze ekranizacje czy adaptacje <gryw> książek klasycznych. Na pewno taką ekranizacją, która bardzo mi się nie podobała, jest najnowsza ekranizacja Persfazji za Tom Johnson. O tym też się tutaj już mówiłam. Bardzo się nad tym frustrowałam tutaj w odcinku poświęconym Persfazjom, więc zasadniczo się tutaj powtarzam. Aha, jeszcze chciałam powiedzieć o najlepszej ekranizacji, bo teraz, teraz pomyślałam o tym, że Tessa Romana polańskiego, czyli ekranizacja powieści Tomasa Hardiego, to jest przecież jeden z moich ulubionych filmów, który obejrzałam sto razy i uważam, że jest wybitny. I tak, tak, więc jeszcze o nim tutaj wspomnę. Ja za bardzo, jak mówię o moich ulubionych rzeczach, to się ekscytuję, i też to już zauważyłam. I potem, jak montuję te filmy, to się bardzo na siebie denerwuję. Mam nadzieję, że jakoś bardzo irytująca nie jestem. A jeżeli jestem, no to bardzo przepraszam. A wracając do najgorszych ekranizacji książek, te perswazje najnowsze, to jest właśnie dla mnie taki przykład, że uwspółcześnienie um poszło za daleko. Nie podobała mi się też najnowsza ekranizacja Rebeki, i tutaj znowu olśnienie. Rebeka Hitchcocka to jest arcydzieło filmowe, chociaż nie jest do końca wierny książce Daphne du Maurier, to ta ekranizacja to jest jeden z moich ulubionych filmów. Tak go lubię, że aż o nim tutaj znowu zapomniałam. Natomiast ta nowa ekranizacja Rebeki z na przykład Armie Hammerem, tam w roli głównej i Lily James, nie, nie podobała mi się, bardzo jestem na nie. W ogóle z Armie Hammerem jest tyle kontrowersji związanych, nie wiem czy o tym wiecie, nie wiem czy interesuje was świat plotkarski tak jak mnie. Oczywiście chodzi tutaj o gwiazdy światowego formatu, bo tylko ich życie prywatne mnie w jakimś stopniu interesuje. A Armie Hammer właśnie stracił całą swoją karierę, całą swoją reputację ze względu na na przykład oskarżenia o to, że jest kanibalem. Ale to tylko znowu była dygresja. Za bardzo wchodzę w dygresję w tym odcinku. Nie wiem, czy będę to musiała wszystko wycinać. Nie podobała mi się też ekranizacja, która zasadniczo nie jest ekranizacją Silmarilliona, ponieważ twórcy nawet nie mają do tego dzieła praw i chodzi mi tutaj o Pierścienie władzy czyli serial, na który tak czekałam, a który był. Tak niemiłosiernie nudny, że obejrzałam chyba cztery odcinki i nigdy nie skończyłam. I nie lubię też ekranizacji Drakuli, Kopoli, yy, bo jest taka za bardzo kiczowata, moim zdaniem. A ja akurat Drakule lubię. Wiem, że to też jest taki klasyk, który zbiera różne opinie. Ulubione szaty graficzne, no to jeżeli chodzi o polską klasykę, to wiecie, że mam słabość do wydań z Elipsy. Tutaj wam wkleję jakąś przykładową okładkę. Lubię te yy, wydania, gdzie są ilustracje ilustracje klasyki, bo zwłaszcza jak klasyk jest Nudny. To te ilustracje mi pomagają. No i te wydania, właśnie, nie pamiętam teraz, jakie to jest wydawnictwo. 100 lat samotności tak wyszło. Ja nie mam jeszcze kolejnych książek z tej serii, ale 100 lat samotności jest przepiękne. Tylko ta książka jest jakaś absurdalnie droga, bo kosztuje chyba 200 zł. No i elipsa mi się bardzo podoba, bo jest fajna i komfortowa do czytania. Mi się podoba ta szata graficzna. Moim zdaniem oddaje fajnie te, te powieści. I te książki są też takie duże, one dobrze wyglądają na regale. No i podobają mi się też te klasyki ze świata książki, które wychodzą w tych oprawach kwiatowych. Wcześniej te okładki były materiałowe i ja mam najwięcej w takich okładkach materiałowych. Natomiast zauważyłam, że teraz chyba już nie wychodzą w okładkach materiałowych, tylko w takich bardziej śliskich. to dobrze, bo ten materiał się niszczył. I bardzo też mi się podoba szata graficzna najnowszego tłumaczenia ani z zielonego wzgórza, tylko czyli N z zielonych szczytów. To są takie kolorowe okładki, takie bardzo też nowoczesne powiedziałabym, ale to fajnie pasuje do klimatu Ani i podoba mi się bardzo. Pięć klasycznych powieści, które planujesz przeczytać w najbliższym czasie. No to oczywiście w najbliższym czasie przede wszystkim będę czytała te klasyki, które będziemy czytać w moich klubach. Zabić Drozda Harper Lee jeszcze we wrześniu i będę kończyła trendowatą e, też jeszcze we wrześniu. E, to idzie mi bardzo dobrze. Oprócz tego chciałabym sobie wrócić do władcy pierścieni, tak jak wam mówiłam. Myślę, że zrobię to jesienią w tym roku. Chciałabym po prostu odświeżyć władcę pierścieni, przeczytać raz jeszcze Marillion i potem czytać kolejne dzieła Tolkiena. W październiku w ramach działalności mojego klubu Polskiej Książki Klasycznej będziemy czytali Lalkę Bolesława Prusa, więc to też niedługo, a resztę książek w tym klubie Książki klasycznej międzynarodowej będziemy wybierali wspólnie, więc już się tam pojawiły bardzo ciekawe propozycje i też propozycje takich książek, których nie znam, więc fajnie, bardzo się z tego powodu cieszę. Więc dużo klasyki przede mną. Wydaje mi się, że w tym roku chciałabym przeczytać jeszcze. Idiotę Dostojewskiego i mam też na półce Zmartwychwstanie Tołstoja, ale myślę, że być może zostawię Zmartwychwstanie na wiosnę roku 2025. Na pewno klasykę będę czytać, bo chcę ją czytać, chcę ją poznawać i chcę to moje portfolio literackie uzupełniać. Bo po prostu lubię to robić i daje mi to bardzo dużo przyjemności przede wszystkim. No i zachęcam Was do tego samego. No i to tyle w tym odcinku. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że zbyt dużo dygresji niepotrzebnych tutaj nie było, chociaż wydaje mi się, że było, więc przepraszam. Zostawiam te pytania na dole w opisie i zachęcam Was do tego, żebyście odpowiedziali, odpowiedziali, odpowiedzieli. A jeżeli nie chcę Wam się odpowiadać na wszystkie, to odpowiedzcie mi przynajmniej na pytanie, jaka jest według Was Najlepsza i najgorsza ekranizacja powieści klasycznej. Dzięki raz jeszcze, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!